Po przejęciu Telewizji Polskiej przez obecną koalicję rządzącą, na polu bitwy pozostała nam już tylko Telewizja Republika, która sama siebie określa jako jedyne niezależne, prawdziwe i polskie media. Natomiast jak to jest z tą wolnością i niezależnością Telewizji Republika, postanowiłem to sprawdzić. I tak przechodzimy do KRS-u Telewizji Republika. Jak widzimy, jest to spółka akcyjna, więc tutaj nie dowiemy się wprost, kto jest właścicielem Telewizji Republika. Zobaczymy tylko, że w zarządzie jest pan Tomasz Sakiewicz, natomiast mamy również bardzo ciekawy skład rady nadzorczej. Żeby zobaczyć, kto jest właścicielem tej telewizji, musimy wejść na jej stronę i zobaczyć relacje inwestorskie, czyli określić, kto ma więcej niż 5% udziałów w tejże telewizji. Mamy tutaj pana Dariusza Szymańskiego, mamy panią Jolantę Siwczyk, ale mamy też dwie ciekawe spółki, słowo niezależne spółka z o.o. i niezależne wydawnictwo polskie spółka z o.o. Zajmijmy się tym pierwszym, czyli słowo niezależne spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W zarządzie tej spółki mamy również pana Tomasza Sakiewicza, natomiast zobaczmy, kto jest właścicielem owego słowa niezależnego, a jest to spółka chyba doskonale wszystkim znana, spółka Srebrna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada ponad 30% udziałów. No to skoro Srebrna jest właścicielem słowa niezależnego, a słowo niezależne jest właścicielem Telewizji Republika, no to zobaczmy, kto jest właścicielem Srebrnej. I tutaj mamy ciekawe informacje, w zarządzie pani Janina Goss oczywiście, natomiast właścicielem Srebrnej jest Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego. No, mamy już pewien łańcuszek zbudowany, przechodzimy zatem do Instytutu Lecha Kaczyńskiego. W zarządzie bardzo ciekawy skład, pani Skrzypek Barbara, czyli słynna pani Basia, pani Czabańska Barbara, czyli żona pana Krzysztofa Czabańskiego, a w Radzie Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego mamy księdza Rafała Sawicza, Jarosława Kaczyńskiego i pana Krzysztofa Czabańskiego. Natomiast tu widzimy, kto jest w Radzie i kto jest w zarządzie, ale nie wiemy jeszcze, kto faktycznie czerpie korzyści z Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Żeby to określić, musimy wejść do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i tutaj zobaczymy, że faktycznymi beneficjentami tegoż instytutu jest znowu pan ksiądz Rafał Sawicz, pan Krzysztof Czabański i uwaga, pan Jarosław Aleksander Kaczyński. Czyli moi drodzy, po nitce do kłębka dochodzimy do tego, że pośrednio właścicielem, osobą czerpiącą korzyści z Telewizji Republika jest pan Jarosław Kaczyński. I tak właśnie wyglądają te jedyne prawdziwe i niezależne polskie media.